żeby zrozumieć Bitcoina, no to nie jest taka prosta sprawa. Ja często zaczynam tłumaczenie Bitcoina od tego, jakie są problemy z pieniądzem fiducjarnym. To jest jedna z możliwości. Można też zacząć od tłumaczenia Bitcoina, mówiąc o jego aspektach związanych z odpornością na cenzurę, z tym, że nie zna granic. No to jest jakaś tam druga możliwość. No i na wiele sposobów można tego Bitcoina tłumaczyć. Dla wielu ludzi furtką wejściową do Bitcoina będzie po prostu pierwsza transakcja kup, potem transakcja sprzedaj, być może tryb hodl. No i to jest też ok. No i my zwykle się dowiadujemy o tym, czym jest Bitcoin tak naprawdę, gdy już zainwestujemy w tego Bitcoina nie 10, nie 100, ale te 1000 godzin. Tak mi się wydaje, że 1000 godzin potrzeba, żeby jakoś w miarę dobrze zrozumieć Bitcoina. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj no Bitcoin już przebiegł maraton, przebiegł 42 tysiące kilometrów, więc wiemy już, że jest ultramaratończykiem. Pytanie, jak daleko dobiegnie. Nie będę dzisiaj mówił o cenie, natomiast będę dzisiaj tłumaczył Bitcoina od trochę innej strony, od takiej strony Bitcoin jako brakująca cząstka internetu, czy może w ogóle waluta, kryptowaluta jako brakująca cząstka internetu. Zainspirował mnie do tego jeden taki występ, że tak powiem, Wina Certa, czyli jednego ze współtwórców internetu, który właśnie podsumowując swoje jakieś tam lessons learned z tego, jak tworzył się internet, co pominął na tym etapie. Jedną z rzeczy, którą pominął, nie tylko on, ale on jest współtwórcą, był właśnie natywny sposób płatności, taka ekonomia wbudowana w sam internet. No i właśnie, czy Bitcoin jest tutaj jakąś odpowiedzią? Niewielu z nas myśli o Bitcoinie jako o zdecentralizowanej sieci. Większość z nas myślę, że myśli o Bitcoinie jako o jakimś aktywie, które nabiera na wartości, traci na wartości, ma zmienną generalnie wartość. A ja dzisiaj chciałem Wam przedstawić Bitcoina jako otwartą, publiczną, zdecentralizowaną sieć, jako podwalinę przyszłego zdecentralizowanego internetu. Zapraszam. Tylko przypomnę, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Jedyne, co Wam mogę doradzić, no to żebyście zainwestowali czas w zrozumienie tej technologii. Mogę Was zapewnić, że jest ona dużo głębsza niż tylko przypadek użycia pod tytułem trading. Jeżeli być może po dzisiejszym filmie niektórzy z Was złapią troszeczkę szerszy kontekst i potencjał zdecentralizowanych, otwartych, publicznych sieci takich jak Bitcoin, no to jest pierwszy krok na drodze do tego, żeby gdzieś tam zacząć sobie łączyć kropki i zrozumieć większy potencjał za tymi technologiami, dla których jedną z aplikacji to jest kryptowaluta. Ta kryptowaluta owszem podlega jakimś wahaniom, można ją kupować, sprzedawać, natomiast no to, co ja tutaj mówię, no to nie są tego rodzaju porady, to nie jest tego rodzaju edukacja. Ja tak naprawdę edukuję o technologii. A czy Bitcoin przebiegnie ultramaraton, przebieg maraton, no to ja nie wiem. No ja jestem też ultramaratończykiem, ale nie wiem, jaka jest kondycja Bitcoina. Tego nie wiem. Nie wiem, czy będzie miał kryzysy, nie wiem, czy nie wycofa się z tego biegu, więc tego rodzaju porad u mnie nie znajdziecie. Natomiast znajdziecie u mnie edukację łamane na rozrywkę, mam nadzieję. No więc jedziemy z tematem.
Trafiłem jakiś czas temu na przemówienie Wina Certa, czyli jednego z współtwórców internetu protokołu TCP/IP. Trafiłem na przemówienie Wina Certa, zdaje się, z 2009 roku dla Singularity University na temat internetu. No w szczególności była tam część poświęcona temu, jakie takie flows, jakie błędy, jakie niedociągnięcia wtedy popełnili. No i jednym z takich niedociągnięć było to, że no nie wbudowali w internet swojej natywnej waluty, jakiegoś takiego modelu ekonomicznego. Tam były też inne błędy omawiane, m.in. związane z bezpieczeństwem, z jakością serwisu, no ale w szczególności myślę, że ten punkt związany z natywną walutą, z ekonomicznym modelem w internecie, to zostało pominięte. WinCert tłumaczy, że no na tym etapie tak naprawdę przypadek użycia, który dla internetu wymyślali, no to była jakaś prosta komunikacja, no to były wysyłanie wiadomości. Jak wiemy, pierwsza wiadomość przeszła przez właśnie protokół TCP/IP. No i to był początek internetu. Wszyscy się cieszyli, zaciskali, jakby trzymali kciuki, czy się uda, udało się. Potem na tej bazie powstały pierwsze aplikacje internetu, jakieś ciężarówki jeżdżą. I był to e-mail. Natomiast no, twórcy internetu nie zakładali, w którą to stronę pójdzie, że na bazie internetu powstanie cały e-commerce, że internet będzie wykorzystywany do budowania biznesów, że będą na tym sieci społecznościowe powstawać, że całe jakby składowanie informacji, storage, że w zasadzie cały świat się przeniesie do internetu. To przerosło zdecydowanie oczekiwania twórców tegoż to protokołu. No i z perspektywy analizy po czasie jest to brakująca cząstka internetu, jedna z brakujących cząstek internetu. No też pewnego rodzaju luka w tej sieci, no bo to jest trochę tak, że gdybyśmy budowali nowe państwo, no weźmy na przykład Amerykę. Amerykanie przybyli na kontynent amerykański, Ameryki, no i tak naprawdę stawiając państwo od nowa, ogłaszając niepodległość, no też przyjęli własną walutę, stworzyli własnego dolara, nie posługiwali się funtem brytyjskim ani żadnym innym tworem, no tylko chcieli mieć swoją niezależną walutę, żeby nie być od nikogo zależnym. No a my, tworząc ten internet, tak naprawdę nową technologię, nową sieć, zdecydowaliśmy się no, pominąć ten aspekt i to jest ok. Myślę, że w tamtym etapie to było nie do przewidzenia, w którą tą stronę pójdzie. No, w rezultacie ta sieć musi gdzieś tam, jest zakotwiczona w tym świecie fiducjarnym, to znaczy mamy wszystkie transakcje, one gdzieś tam muszą przejść do tradycyjnych instytucji finansowych, przejść przez system bankowy, przez tradycyjne systemy płatnicze, żeby zostały rozliczone. No i jest to jakiś powiedzmy błąd internetu, który sami twórcy internetu jakby akceptują, przyznają się do niego, że jest to pewnego rodzaju błąd, no ale to jest błąd do naprawy. No i właśnie stoimy w takim etapie, że ten błąd da się naprawić. No i być może ten błąd naprawia Bitcoin. No bo Bitcoin, musimy na niego popatrzeć troszeczkę szerzej niż tylko na kryptowalutę, niż tylko na aktywo BTC. Bitcoin to jest sieć, to jest potencjalna podwalina pod zdecentralizowany internet, pod tak zwane drugie rozdanie dla internetu, który może się stworzyć na bazie Bitcoina. Jeżeli dobrze to wszystko dalej rozegramy, no to ten internet może być zdecentralizowany, może być siedzący na swojej natywnej walucie, na przykład na Bitcoinie, bądź na innych walutach, kryptowalutach, które w tym internecie powstaną. No i te brakujące mechanizmy zachęt, które de facto doprowadziły do tego, gdy się internet stworzył, że zauważcie, no potworzyły się korporacje wokół internetu, takie jak Google, takie jak Amazon,
takie jak Facebook, no, które zagarnęły dużą część internetu, mają masę, no, gigantyczną część, mówi się, że około 80% jakby całej infrastruktury internetowej leży w rękach, no, tych kilkunastu gigantów technologicznych, no i oni znaleźli inne metody, żeby monetyzować swoje, no, swój udział, tak? No to wiemy, że między innymi stąd są reklamy w internecie jako w zasadzie najbardziej sztandarowy i typowy przypadek użycia, czy przypadek, w jaki ci giganci monetyzują swoje biznesy, tak? To oni nam dają coś za darmo, a w zamian nasze dane są wykorzystywane w takich czy w innych kampaniach marketingowych, bądź są nam podsyłane różnego rodzaju reklamy. To jest oczywiście jeden z przypadków, no ale brak w internecie tej natywnej waluty sprawił, że no ci, którzy na tym chcieli zarabiać, poszukiwali innych dróg, żeby na tym zarabiać, no i w rezultacie doprowadziło to do, no, nie najzdrowszego kształtu tego internetu. No więc to, co teraz się tworzy na bazie technologii blockchain, w szczególności dzisiaj omawiam Bitcoina, stwarza nowe możliwości. No bo tutaj mówimy o tym, że Bitcoin jest siecią, w której siecią otwartą, publiczną, zdecentralizowaną, bez granic, o otwartym kodzie, więc każdy może sobie kod Bitcoina pobrać, uruchomić swój węzeł w sieci, włączyć się do tej sieci jako operator węzła albo jako górnik, no i dołączyć się do całej infrastruktury, pomóc zabezpieczać tą sieć, w rezultacie konkurując o zdobycie tego Bitcoina jako swojej nagrody. No i teraz, jak wiemy, takich osób jest sporo. Wraz z tym, jak ilość węzłów w sieci rośnie, ilość użytkowników rośnie, ci użytkownicy wymyślają coraz to nowe przypadki użycia, co z tym Bitcoinem można robić. No więc popularność i adopcja sieci rośnie, no więc też kapitalizacja tej sieci rośnie. No i Bitcoin nam urósł tutaj do takiego cyfrowego złota. Mówimy o tym, że no Bitcoin ma w tej chwili gigantyczną wartość liczoną w bilionach dolarów, no to trzeba byłoby na bieżąco przeliczyć, jak to dzisiaj, czy w amerykańskich trylionach, jak to dzisiaj wygląda, ale no jest to olbrzymia wartość sieci, która no może jeszcze do tradycyjnego złota nie dorasta, ale no jest to w zakresie możliwości Bitcoina na następne być może 10 lat, być może 20 lat. No więc Bitcoin jako ta waluta, która zabezpiecza tą zdecentralizowaną sieć, którą właśnie jest sieć Bitcoina, te węzły wszystkie, te tysiące węzłów Bitcoina, które to służą temu, że weryfikują transakcje na tej sieci, tak? Czyli te węzełki w sieci Bitcoina. Każdy każda z osób, która uruchomi swój węzeł, no to pobiera ten ledger, czyli tą księgę transakcji Bitcoina, pomaga w sprawdzaniu, czy wszystko się zgadza, czy nikt nie próbuje wydrukować więcej Bitcoinów, czy w sieci inne węzły zachowują się poprawnie, czy nikt nie próbuje wydać dwa razy tych samych Bitcoinów, więc każdy węzeł w tej sieci dba o to, by ta sieć zachowywała się zgodnie z wprogramowanymi zasadami, w ten tak zwany jakiś tam zestaw reguł, według których Bitcoin ma działać. No i te węzły w sieci uzyskują konsensus, jeżeli większość tych węzłów w sieci uważa, że to, co jest wpisywane do tej księgi, jest poprawne, no to tam trafia na zawsze. No i to jest ta podwalina. To jest ta podwalina siedząca w tej chwili na gigantycznym cyfrowym złocie. Natomiast no, poza tym, że Bitcoin jest aktywem jako BTC, które można przesyłać z portfela na portfel, można je hodlować, można je dzielić na mniejsze portfele, no to brakowało
jakichś rozwiązań, że z Bitcoinem można zrobić by coś więcej. Owszem, powstawały takie rozwiązania w formie scentralizowanych jakichś platform, w szczególności giełd, ale nie tylko. Natomiast ponieważ sam Bitcoin jako język, znaczy jako platforma ma bardzo uproszczony język skryptowy, no to niewiele rzeczy dało się stworzyć natywnie na tej sieci. To się będzie zmieniało właśnie między innymi dzięki takim sieciom jak Stacks, za chwilę to troszeczkę rozwiniemy. No bo teraz mówimy o tym, że Stacks przyniesie rozszerzenie funkcjonalności Bitcoina o możliwość tworzenia smart kontraktów, czyli de facto dowolnych programów na bazie sieci Bitcoina. Ale zanim do tego dojdę, no to chciałem jeszcze rozwinąć troszeczkę właśnie wagę tego znaczenia Bitcoina jako sieci. Te węzły dzisiaj, te tysiące, dziesiątki tysięcy węzłów w sieci, które zabezpieczają sieć, wszystkie działają w oparciu o jedno kryptoaktywo. Na chwilę się zatrzymam, żeby zmienić rękę, bo jednak pytacie mnie, czy mnie ręka nie boli. Czasami mnie boli, zwłaszcza jak jadę na rowerze, to jakoś bardziej boli niż jak idę. Może tak teraz pokręcimy. No więc te bitcoiny, z racji tego, że mają dużą wartość na tą chwilę, z racji tego, że mają dużą ilość użytkowników, no, ustanowiły natywne aktywo dla samej platformy Bitcoina, dla Bitcoina jako sieci. No i teraz nie możemy za bardzo jakby przenieść tej wartości na wyższy poziom. Głównie z tego powodu, że no Bitcoin jako platforma nie daje nam możliwości programowania niczego, no jakby natywnie byśmy mogli to rozszerzyć sobie. No więc to będzie się pojawiało, takie możliwości już się pojawiają dzięki Stackowi, dzięki Rootstockowi. Natomiast sam Bitcoin jako sieć no ma olbrzymi potencjał w tym zakresie, no bo teraz on z racji tego, że przechowuje wartość, ta wartość jest zamknięta w tych bitcoinach, to jest fundament bezpieczeństwa dla tej sieci. Jeżeli dobrze na tym fundamencie zbudujemy kolejne warstwy, kolejne rozwiązania, no to da się na tym fundamencie postawić całkiem ładne budynki i rozwiązania. No i teraz w jaki sposób to się może wydarzyć? Jedną z możliwości jest właśnie wykorzystanie tego publicznego ledgera, tej publicznej księgi głównej, transparentnej, którą jest Bitcoin i za którą stoją te olbrzymie biliony dolarów, do tego, żeby właśnie zastosować ją, użyć jej jako single source of truth, no i tam zapisywać no, wszelkie informacje kluczowe, które będą wynikami jakichś obliczeń z innych sieci towarzyszących, takich jak Stacks czy Rootstock. No i poprzez to, że one zostaną zapisane na tą współdzieloną warstwę, na tą współdzieloną sieć Bitcoin, no, która z racji swoich ograniczeń, powiedzmy, tam się za dużo nie da zapisać i koszty zapisu na tej warstwie są znaczące, no i ten czas zapisu na warstwie Bitcoina też jest dosyć długi. Tego nie będziemy tutaj rozwijać, żeby tego tematu dalej nie zaciemniać, no ale jakieś informacje kluczowe, jakieś wyniki obliczeń, jakieś kluczowe hasze z jakichś obliczeń można zapisywać na warstwie Bitcoina, natomiast same obliczenia przenieść na inne sieci, takie jak choćby Stacks. No i wówczas uzyskamy, powiedzmy, te kluczowe informacje, jakieś kluczowe kontrakty, jakieś kluczowe dokumenty, które są przypieczętowane tym cyfrowym złotem, które leży w tym fundamencie, które leży w tej piwnicy, którą jest Bitcoin. A na tym fundamencie powstają właśnie te biurowce, te budynki, te nowe fabryki, które dokonują jakichś bardziej skomplikowanych rzeczy, które mają dużo szerszy wachlarz funkcjonalności, które działają szybciej, które produkują całą jakby tą zdecentralizowaną również infrastrukturę. Natomiast wyniki ich działań trafiają
do skarbca bitcoinowego, no i tam są przypieczętowane bitcoinem, tam są również weryfikowalne, no i mają w ten sposób te same parametry, które miałyby będąc robione na samej sieci bitcoina. Dlaczego nie robimy tego na samej sieci bitcoina? Tak jak wspomniałem, po pierwsze jest to technicznie często niemożliwe, ponieważ Bitcoin ma swój ograniczony scripting language. Po drugie, Bitcoin jako sieć ma relatywnie drogie transakcje, od kilkunastu do kilkudziesięciu dolarów za jedną transakcję, więc nie zawsze to ma sens. No, po trzecie, tych powodów jest więcej, ale trzeci główny powód to jest tempo dokonywania tych transakcji. Transakcje na Bitcoinie są pakowane w takie pudełka, w takie bloki. Te bloki to są 10-minutowe bloki, więc transakcje są potwierdzane co 10 minut. No ale też potrzeba kilku takich pudełek, zanim uznamy transakcję za finalną, żeby tak naprawdę zostały te pudełka dobrze przyklepane, tak sobie nazwijmy. No więc z tego powodu Bitcoin sam jako sieć nie nadaje się do przetwarzania dużej ilości transakcji. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie i takie rzeczy już się dzieją, że te walory bezpieczeństwa, które Bitcoin ma, wykorzystują inne platformy, korzystając z tego bezpieczeństwa oferowanego przez Bitcoina, korzystając z uniwersalnego standardu i korzystając już z faktu, że te Bitcoiny przepaliły tyle tego prądu, żeby zostały wydobyte, żeby zabezpieczyć tą sieć, więc ten proces, że tak powiem, podlega recyklingowi. No i taki projekt jak Stax bierze te bitcoiny, wkłada je do swojego konsensusu niejakoby. Ten konsensus się nazywa Proof of Transfer. No i w tym konsensusie one są, że tak powiem, mielone. Ci bitcoinerzy, którzy te bitcoiny włożyli w zamian za to, że zdecydują się uczestniczyć w konsensusie na innej, jakby bliźniaczej, sąsiadującej sieci Stax, dostają w zamian STX tokeny. No i dzięki temu ci bitcoinerzy poświęcają swoje bitcoiny, czyli wierzą, że sieć Stax dla Bitcoina ma sens, to jest ich deklaracja, tak, wierzę, że Stax ma sens, w związku z tym wkładam swoje bitcoiny do sieci Stax i dla mnie Staxy, STX tokeny są równie cenne jak bitcoiny, więc chętnie je wymienię na STX tokeny. Zrobię to, ale muszę mieć prawo do tego, żeby też uczestniczyć w konsensusie na sieci Stax. No więc ci bitcoinerzy jakby uczestniczą w takim konkursie, żeby móc mieć prawo głosu w konsensusie na sieci Stax. Za to dostają STX tokeny. Żeby cały proces jeszcze przyspieszyć, to z drugiej strony są tak zwani stakerzy, czyli osoby, które mają STX tokeny już. No i ci stakerzy, oni, oto drzewo, to chwila przerwy technicznej, ci stakerzy, oni również uczestniczą w konsensusie, oni z kolei zgarniają te bitcoiny, które ci bitcoinerzy włożyli do sieci, a w zamian za to również pomagają w konsensusie. No i to sprawia, że sieć Stax ma zachętę w tym, żeby się bratać z Bitcoinem. Sieć Bitcoin i bitcoinerzy mają zachętę, żeby się bratać ze Stakiem. No więc to przykleja niejakoby ekonomicznie obie te sieci do siebie. No i teraz jak już mamy te sieci przyklejone, jak mamy te bitcoiny wierzące w to, że Stax ma sens, jak mamy Stax wierzący w to, że Bitcoin ma sens, to jest to ekonomiczne sklejenie, to na sieci Stax została zbudowana funkcjonalność do smart kontraktów. Te smart kontrakty nazywają się Clarity smart kontrakty, czyli możliwość programowania dowolnych rzeczy w oparciu o język Clarity. No i na bazie Staxa na przykład, jest to jedno z rozwiązań, buduje się zdecentralizowany nowy internet, który też jest zabezpieczony Bitcoinem. On siedzi na tych szynach bitcoinowych, on korzysta z tego skarbca
bitcoinowego. On zapisuje do sieci Bitcoin wyniki swoich obliczeń, transakcji, wszystkie kluczowe rzeczy, które się na sieci Stacks odbywają. Ich odcisk trafia na sieć Bitcoina. No i na sieci Bitcoina jest weryfikowalna przez górników. No i sprawia to, że mamy to bezpieczeństwo Bitcoina, ale mamy sieć Stacks, która zaoferowała większą funkcjonalność na lepszych kosztach. To jest jedno z rozwiązań. Jak wiecie, omawiam też Rootstocka, który też problem, powiedzmy, skalowania Bitcoina, dania lepszych funkcjonalności dla Bitcoina przy niższych kosztach i szybszych transakcjach adresuje troszeczkę inaczej, ale jest to również bratnia sieć do Bitcoina, która umożliwia, że na Bitcoinie można zrobić więcej rzeczy, która też sprawia, że wszystko, co się odbędzie na tym sidechainie, jest, że tak powiem, odzwierciedlone ostatecznie na sieci Bitcoina i Rootstock również korzysta z tej wartości Bitcoina jako cyfrowego złota. No i teraz idąc tym tropem, Bitcoin niniejszym umożliwia, że dowolne aplikacje mogą się zbudować na tej sieci za pomocą tych bliźniaczych, sąsiadujących sieci, które są przyklejone troszeczkę do tego Bitcoina. To sprawia, że będziemy mieć tak naprawdę dziesiątki, setki, tysiące aplikacji, które zdecydowały się wybrać Bitcoina jako sieć, na której się uruchamiają. Dzięki temu Bitcoin zyskuje użyteczność, dzięki temu wartość Bitcoina jako sieci będzie dalej rosła. Dzięki temu te aplikacje będą jeszcze bezpieczniejsze. No jeżeli będą siedziały na jeszcze solidniejszym fundamencie, to znaczy, że będą jeszcze bezpieczniejsze. Przerwa techniczna. Strasznie dużo ciężarówek jeździ w okolicach tych wałów. Coś tu się musi budować. Też coś budują, widzicie. Wszędzie coś budują, nie tylko na Bitcoinie, też w świecie rzeczywistym ciągle coś się buduje. To dobrze, już nie tylko w tym wirtualnym świecie się buduje. No więc te aplikacje powstają i będą powstawać. Powstają aplikacje w obszarze finansów, powstają aplikacje typu social media, powstają aplikacje, no, które przenoszą pieniądz fiducjarny. On-chain, powstają aplikacje, które mają chronić naszą prywatność, powstają aplikacje, które są formą zdecentralizowanego storage'u, które budują się na tych bliźniaczych sieciach, a odcisk trafia na Bitcoina. No więc rodzi się nowy internet. Może nawet go nie powinniśmy nazywać internetem, skoro jest całkiem nowy. Rodzi się nowa sieć oparta o blockchainy. Te blockchainy, przynajmniej niektóre z nich, będą bazowały na Bitcoinie. Ja wierzę, że docelowo będzie spora część sieci zdecentralizowanych bazujących na Bitcoinie, no ale jak wiemy, również tego typu podejścia budują się w oderwaniu od Bitcoina. Mamy chociażby Cardano, które robi to w całkiem odmienny sposób. Mamy Algorand, który również jest blockchainem, robi to w całkiem odmienny sposób. No i mamy oczywiście Ethereum, czy też Ethereum 2.0, które również robi to w dość odmienny sposób do Bitcoina. Też pozwala, by na tych zdecentralizowanych, otwartych, publicznych łańcuchach budowały się nowe aplikacje. Te aplikacje i te chainy w jakimś momencie zaczną ze sobą gadać. One będą się całkiem sprawnie komunikować różnymi tunelami komunikacyjnymi. One będą wymieniać wartości, będą wymieniać swoje kryptoaktywa. Będziemy mieć internet blockchainów. Internet blockchainów, które być może będą połączone Kosmosem, być może będą połączone Polkadotem, być może będą połączone Rootstockiem. Mogą być połączone tak naprawdę siecią innych chainów. Tutaj myślę, że nie będzie jednego dominującego łącznika. Myślę, że będzie wiele łączników, które sprawią, że internet blockchainów zaistnieje. Ten internet blockchainów będzie wsparty przeróżnymi kryptoaktywami, czyli natywnymi walutami tego internetu blockchainów. To sprawi, że
Na tym się będą budowały rozwiązania, które bazują na tych kryptowalutach, na tych tokenach, jako na mechanizmie zachęt dla swoich użytkowników, angażując ich w bezpieczeństwo, angażując ich do udziału w danych rozwiązaniach, zachęcając ich, by podejmowali takie czy nie inne akcje, sprawiając, że zarówno ten użytkownik będzie na tym w stanie to monetyzować, jak i twórcy tych rozwiązań będą w stanie to monetyzować. Więc jeżeli to wszystko dobrze zaprojektujemy, no to mamy szansę stworzyć nowy internet, który jest bardziej zdecentralizowany od tego, który mamy dzisiaj, czyli który nie siedzi tylko i wyłącznie w rękach kilku dużych korporacji, które zdominowały tą infrastrukturę i wykorzystują to głównie dla swojej korzyści, ale właśnie będą to dziesiątki, setki albo i tysiące różnych blockchainów, a na tej bazie zbudowane setki tysięcy albo miliony, docelowo setki milionów aplikacji, które mają hulające pod spodem tokeny. Do tego wszystkiego można oczywiście dodać aspekt tokenizacji, czyli świat rzeczywisty będzie się przenosił w postaci takich czy innych stokenizowanych aktywów do tego świata wirtualnego. No i to też wprowadzi nowe możliwości tego, co się na tych sieciach da zbudować. No i teraz może, żeby już skonkludować. No moim zdaniem Bitcoin i sieci takie jak Stacks, również takie jak Rootstock, ale Bitcoin tutaj będzie miał dominującą rolę za jakiś czas, również w tym aspekcie aplikacyjnym, czyli będą potworzone zdecentralizowane aplikacje, będzie potworzony zdecentralizowany internet, który w dużej mierze bazuje na Bitcoinie, zapewne również na Ethereum, zapewne na Algorandzie, na Polkadotach i na innych blockchainach tego świata. To wszystko będzie ze sobą się komunikowało. No i teraz to jest dopiero ten świat, który mnie tak naprawdę fascynuje. Owszem, część tych tokenów będzie nabierała na wartości, inne być może będą mniej warte niż są dzisiaj, na skutek tego, że gdzieś tam rynek będzie szukał, co to wszystko jest warte, ile te sieci są warte, która z tych sieci ma fundamenty, niektóra będzie musiała mieć mocniejsze fundamenty, bo będą tam przenoszone na nią nieruchomości, inna będzie mogła mieć słabsze fundamenty, bo być może będzie służyła bardziej do gier, a inna sieć będzie musiała mieć jeszcze mocniejsze fundamenty, bo będzie tam przeniesione złoto. No więc każda z tych sieci będzie jakoś tam miała swoje fundamenty, każda z tych sieci będzie miała swoje tokeny, których odzwierciedlenie wartości będzie trochę zależało od tokenomii wbudowanej w ten token, a trochę od użyteczności tych sieci. Natomiast to, co my dzisiaj widzimy w świecie kryptowalut, no to jest spekulacyjna wartość tych tokenów, ponieważ często aplikacje, które są budowane na tych sieciach, nie mają żadnych użytkowników. To, co się tam dzieje, jest jakimś prototypem. No i my nie znamy prawdziwej wartości tych aktywów, więc rynek je jakoś wyspekulował. To, co się zadzieje, prawdopodobnie przy prawdziwej adopcji za 5, 10, może za 20 lat. No i dlatego mówię, że osoby, które są tutaj na długo, a nie tylko dla tego przypadku użycia kup-sprzedaj, no one powinny próbować zrozumieć to wszystko bardziej w bebechach, bardziej fundamentalnie, bardziej biznesowo, funkcjonalnie, od strony tego, jak to wszystko kontrybuuje do tego wielkiego internetu blockchainów, które tutaj się buduje. Bo jeżeli dobrze wybierzecie takie projekty i przetrzymacie je 10-20 lat, no to jest szansa, że no, to będą ci nowi giganci, tak? Być może w tej chwili wybieramy tutaj nowych gigantów. Natomiast kupowanie, sprzedawanie kryptoasetów, tak jak to zwykle robimy dzisiaj na giełdzie, to jest czysta spekulacja. Na tym oczywiście też można zarobić, można też stracić, w zależności czy się dobrze wstrzelimy, czy źle. Ale no, wymaga to zwykle patrzenia się w wykresy, zwykle analizowania tych świeczek, no i zwykle jest to bardziej stresujące zajęcie, bardziej angażujące czasowo, tak każdego dnia. Analiza fundamentów, jeżeli się raz dobrze wykona, no to można, powiedzmy, tego mniej troszeczkę doglądać. Dlatego ja wolę tego rodzaju podejście, no ale przede wszystkim wolę tego rodzaju podejście, gdyż
interesuje mnie ten nowy internet, który tutaj się buduje. No i zamykając, jeżeli to, co tutaj mówię, jest dla Was jeszcze mało zrozumiałe, konfudujące, no to być może ja jeszcze muszę swoje umiejętności dzielenia się tą wiedzą podszkolić, no ale być może też jeszcze za mało czasu spędziliście w tym obszarze, bo na początku dla każdego to jest konfudujące. To jest to, co mówiłem w moich poprzednich filmach. Gdy spędzimy w tym obszarze 10 godzin, jesteśmy skonfudowani. Przy spędzeniu w tym obszarze i przestudiowaniu go, czy to czytaniu książek, czy różnych innych materiałów wartościowych 100 godzin, zaczynamy coś sklejać, ale jest to dość niejasne. Przy spędzeniu na tym 1000 godzin czujemy, że już to zaczynamy rozumieć i w zasadzie jesteśmy w tym całkiem nieźli. Ale dopiero 10 tysięcy godzin, no to jest ten moment, w którym naprawdę jesteśmy w tym świetni. Możemy powiedzieć, że kumamy to wszystko od A do Z. No i żeby spędzić te 10 tysięcy godzin, no to jest kilka lat zwykle, w zależności ile godzin dziennie, czy również wliczamy to w weekendy. Ale to może być 5, 7, może i 10 lat. Natomiast życzę Wam, żebyście w zależności od poziomu, na którym w tej chwili jesteście, jeżeli jesteście skonfudowani, no to nie rezygnujcie, dajcie sobie czas i poświęćcie te kolejne 100 godzin, żeby przejść na kolejny poziom od skonfudowania, od zmieszania do chociażby takiego cząstkowego zrozumienia, o co tutaj chodzi. Natomiast jeżeli już Wam się wydaje, że wiecie, o co tutaj chodzi, no to znowu pewnie jesteście tutaj w granicach tych 100 godzin zainwestowanego czasu, może 200, może 300. Dajcie sobie kolejne 1000 godzin, kolejne tygodnie na to, żeby zbadać i dojść do tego etapu, gdzie rozumiecie to tak naprawdę dobrze. I gdy już tak naprawdę słuchając tego czy innego materiału, gdy ktoś do Was mówi o tym, że buduje się tutaj nowy internet, na którym wszystko będzie tokenizowane, który wyprze tych gigantów technologicznych tego świata, gdy będziecie rozumieć dokładnie, co to oznacza, znaczy, że jesteście gdzieś tam w tym etapie, no, bliskim wtajemniczenia w te bardziej fundamentalne podstawy tych technologii. Życzę Wam, żebyście zgłębiali to w sobie. Życzę Wam, żebyście w szczególności patrzyli, jak Bitcoin i projekty mu towarzyszące, takie jak Stax czy RSK, budują tą infrastrukturę. Patrzcie na inne trendy dookoła i starajcie się połączyć sobie kropki. Zobaczcie, zadawajcie sobie zawsze pytania, jakie tutaj to niesie możliwości względem tego, co mamy dzisiaj. Jakie benefity dany projekt czy dana sieć rozszerza względem obecnego internetu. I jeżeli takie benefity będziecie znajdywać, znaczy, że jesteście na dobrym tropie, być może na dobrym projekcie. Być może Wasz poziom zrozumienia również rośnie, czego Wam serdecznie życzę. W moim przekonaniu ten internet oparty na publicznych blockchainach, on zje ten tradycyjny internet. On za jakiś czas, trudno powiedzieć, to będzie za 10 czy za 20 lat, on będzie dominujący. Gdy te sieci staną się na tyle funkcjonalne, na tyle szybkie i na tyle popularne, i też te aktywa ze świata rzeczywistego zostaną stokenizowane, w związku z tym ten internet oparty o blockchain zyska jeszcze dodatkowe możliwości, wówczas jasne stanie się, że stary internet, ten, na którym dzisiaj siedzi ta nasza GAFA, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft i kogokolwiek sobie tam jeszcze wstawicie, że ten internet jest po prostu przestarzałym pojazdem, dużo mniej funkcjonalnym, bez własnej waluty, który musi się ubiegać, jakby udawać do świata fiducjarnego z celem rozliczeń, czyli do tego świata scentralizowanego, bez możliwości tokenizacji czegokolwiek, a do tego jeszcze z naruszoną prywatnością, którą to narusza właśnie po to, by ci twórcy tego internetu, ci obecni giganci tego internetu, ci, którzy go przejęli, by oni mogli na tym zarabiać, no to właśnie jest to kosztem naszej prywatności. Więc gdy za, nazwijmy to sobie, tą umowną dekadę bądź dwie
ten nowy internet blockchainów będzie już na tyle duży i na tyle popularny, no to będzie to oznaczało tak naprawdę decommissioning, wyłączenie tego starego internetu. No i prawdopodobnie dużo wcześniej ci giganci z tego starego internetu również będą próbowali się jakoś do tego nowego internetu wpiąć. No więc proces zapewne jest cykliczny i zapewne ten nasz nowo tworzony tutaj internet również będzie wymagał renowacji tudzież rewolucji za jakieś kolejne 2, 3, czy 4 dekady. No i tak to wszystko sobie cyklicznie, sinusoidalnie się rozwija. Ta sinusoida jest zwykle rosnąca, ale są upadki, wzloty, natomiast jest co jakiś czas potrzebne odświeżenie, no i ten nasz dzisiejszy internet wymaga odświeżenia. Jeżeli to zrozumiecie, jeżeli zrozumiecie, w jaki sposób otwarte publiczne blockchainy i to, co się na nich buduje, pomaga w tym wszystkim, no to to już jest duży krok naprzód, jeżeli chodzi o zakumanie potencjału tej technologii innej niż tylko trading tymi kryptowalutami. Chętnie rozwinę temat, jeżeli Was to interesuje. Chętnie mogę się odnieść do innych punktów, które Winsert omawiał dla Singularity University, jeżeli chodzi o te wtopy internetu, wtopy z projektowania internetu, które popełnili, które z dnia dzisiejszego, znaczy z tego perspektywy dnia dzisiejszego są ewidentne. Jeżeli chcielibyście to poznać, no to dajcie znać, dajcie jakieś komentarze. Na pewno zrozumienie tych problemów, które mamy w internecie dzisiejszym, ja dzisiaj pokryłem tak naprawdę jeden, może dwa, pomaga zrozumieć, po co jest nam nowy internet potrzebny i dlaczego podwaliną do tego nowego internetu może być Bitcoin bądź inne blockchainy. Tak samo jak tłumacząc komuś Bitcoina od tej strony pieniądza, no to warto zacząć tak naprawdę wytłumaczenie, czym jest pieniądz. Większość ludzi tego sobie nie zdaje, to pytanie tego nie rozumie. Bo jak zrozumiemy, czym jest pieniądz, jak on powinien działać i sobie zestawimy to z tym, jak działa, no to się okazuje, że pieniądz taki, jak dzisiaj znamy, nie spełnia swojej roli. No i wówczas można dopiero przejść do wykładania, czym jest Bitcoin i jak Bitcoin jest lepszy od tego pieniądza fiducjarnego. Być może tego typu tutaj również narrację mógłbym popełnić i taki wywód też rozwinąć, czyli wyjść od pieniądza, czym jest pieniądz, jakie ma problemy i jak Bitcoin potencjalnie bądź kryptowaluty mogą tutaj być odpowiedzią na to zagadnienie. Jeżeli chcielibyście, żebym też z tej strony ugryzł temat, no to mogę go ugryźć. Jeżeli chcielibyście, żebym ugryzł temat z strony prywatności, jak prywatność w dzisiejszych czasach jest, że tak powiem, zagrożona i jest nam odbierana, no i w jaki sposób blockchainy mogą tutaj pomóc, też to mogę z tej strony ugryźć. Sposobów, na które można ugryźć temat tłumaczenia kryptowalut i blockchainów, jest wiele. No i będę być może co jakiś czas wracał z tego typu narracją, jeżeli Wam się to spodobało. Dajcie jakiś komentarz, dajcie jakieś uzupełnienia, korekty albo zapytania. To mi na pewno pomoże, bym w przyszłości mógł dla Was robić jeszcze lepsze filmy. Na dziś to tyle. Teraz pora trochę popedałować. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!